oparci o sejmowy murek. Krzysztof Bosak i Sławomir Mencen. Pozdrawiam. Za chwilę będą tutaj specjalnie dla Was, dla sympatyków Krzysztofa Bosaka, wyjaśniać, czym jest piątka Bosaka dla gospodarki, czyli plan, który został dzisiaj w Sejmie, w sali kolumnowej przedstawiony. Krzysztofie, bardzo proszę o dwa słowa. No, jesteśmy tuż po konferencji prasowej, konferencji, od której od strony medialnej dzisiaj zaczęliśmy dzień. Ważna konferencja prasowa, takie podsumowanie wielu miesięcy pracy nad kwestiami gospodarczymi, którą prowadziliśmy przy okazji krytyki tarcz antykryzysowych wprowadzanych przez rząd i przy okazji proponowania naszych rozwiązań. Dzisiaj przedstawiliśmy dziennikarzom wraz właśnie ze Sławomirem Mencenem tę piątkę, omówiliśmy sytuację gospodarczą, opowiedzieliśmy trochę ciekawostek o tym, jak myślimy o gospodarce od strony ideowej i o tym, jak widzimy od strony praktycznej. Tutaj ciekawostki z praktyki gospodarczej Sławka, który jest także doradcą podatkowym. Może krótko streścimy nasze 5 punktów bez już omawiania, bo kto chce, to ma to na konferencji prasowej. Nie podpiszę żadnej ustawy podwyższającej podatki Polakom, czyli moja deklaracja, od której w sumie rozpocząłem kampanię wyborczą. Kwota wolna od podatku jako 12-krotność pensji minimalnej 31 200 zł. Jeśli się nie mylę, jedna z ustaw z Twojego pakietu. Mam rację. Punkt trzeci, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Punkt czwarty, obniżka podatku VAT na żywność. Mówiłem o tym na konferencjach prasowych w Lublinie, mówiłem o tym w Kielcach. Niemcy, Austria, Cypr, Belgia stosują obniżone stawki podatkowe, żeby rozruszać gospodarkę po kwarantannie. A u nas rząd ciągle nie wycofał się jeszcze nawet z dodatkowego podatku cukrowego, który chce wprowadzić. Taka różnica mentalna. Premier Morawiecki przechwala się tym, że jeździł do Brukseli proponować 4 nowe podatki. Prezydent Andrzej Duda przechwala się tym, że napisał list do Unii Europejskiej, dzięki temu Unia się będzie zadłużać. No, wyjątkowe sukcesy. Punkt piąty, usunięcie zbędnej biurokracji, uproszczenie przepisów, czyli coś, co powoduje, że wielu ludzi, którzy w Polsce chcą prowadzić działalność gospodarczą, tracą radość życia, jak się zderzą z tym wszystkim, jak to rzeczywiście wygląda tam, gdzie powinna wyzwolić się ludzka kreatywność. Jakaś satysfakcja z tego, że daje się pracę i zarobek innym, niestety jest zabijane pod tym ciężarem trudnym do uniesienia różnych absurdalnych, niezrozumiałych, wzajemnie sprzecznych przepisów. No i cóż, przedstawiliśmy dzisiaj wizję właśnie, żeby rozruszać gospodarkę, realizując te 5 punktów, a swoje merytoryczne 3 grosze dodał ten człowiek. Zaraz właśnie jeszcze przejdziemy, natomiast zapytam jeszcze Ciebie, Krzysztofie, o jedną rzecz. Który z tych 5 postulatów jest najważniejszy, priorytetowy? O rany, to teraz mi zabiłeś ćwieka, bo tak naprawdę trudno to rozstrzygnąć. Wiadomo, że gdybym wygrał wybory prezydenckie, no to pewnie pierwszy, bo prezydent ma prawo weta i może blokować dalsze podwyższanie podatków, pogłębianie tego fiskalnego reżimu, który mamy w Polsce. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o inicjatywy wychodzące ze środowiska klubu poselskiego, koła poselskiego opozycyjnego, to usunięcie zbędnej biurokracji, uproszczenie przepisów. No i punkt trzeci czy czwarty w pewnym stopniu uszczegóławiają punkt piąty. To już są konkretne projekty. Czy kwota wolna, czyli pomysł obniżki podatkowej dla mniej zarabiających. Mamy jedną z najniższych kwot wolnych w Europie. Oczywiście rząd się przechwala, że rekompensuje to świadczeniami społecznymi, no ale chyba mądrze jest zostawić ludziom pieniądze, które zarabiają, a nie najpierw je zabrać, a później je rozdać. To chyba taki elementarz. To zapytam w takim razie Sławomira Mencena o te punkty, a konkretnie o ten dobrowolny ZUS. Czy mniejsze wpływy do budżetu państwa właśnie z tytułu dobrowolnego ZUS-u nie powiększą dziury budżetowej? Nie, ponieważ składki na ZUS w ogóle nie wpływają do budżetu państwa, tylko do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, więc budżet nawet tego nie zauważy. Z tych 5 punktów oczywiście pierwszy jest najważniejszy, ponieważ prezydent ma oczywiście tą inicjatywę ustawodawczą, ale ja tu nie mam wielkich złudzeń co do posłów PiS-u i Platformy. Myślę, że przyszłe ustawy zgłaszane przez Krzysztofa Bosaka nie będą miały olbrzymiego poparcia w parlamencie. Przynajmniej w tym. Mam nadzieję, że w przyszłym tak. W związku z czym ten pierwszy punkt jest naprawdę kluczowy. Dlatego też apelowałem dzisiaj do wszystkich zwolenników niskich podatków oraz wolnego rynku, żeby nie dali się zwieść jakiemuś takiemu naiwnemu myśleniu, że jak wybiorą innego kandydata, to on będzie wetował pomysły Prawa i Sprawiedliwości. Nie będzie. Raz dlatego, że pewnie nie będzie prezydentem, a dwa dlatego, że Platforma popiera zmiany podatkowe proponowane przez PiS. Zresztą wiele zmian podatkowych proponowanych przez PiS zostało żywcem wzięte z programu Platformy albo z ich prac jeszcze w tej kadencji, która się skończyła w roku 2015. Wszystkie JPK, uszczelnienia VAT-u, czy wcześniej podatek jednolity, czyli podniesienie ZUS-u dla przedsiębiorców, to były pomysły Platformy Obywatelskiej. Oni się nawet cieszyli, że PiS potem realizuje
ich postulaty. W związku z czym to jest jedna wielka banda i my jesteśmy przeciwko niej. I w trakcie dzisiejszej konferencji jeszcze Krzysztof poruszył ciekawy wątek, to znaczy mówił, że polscy przedsiębiorcy chcieliby móc rozwijać swoje firmy bez pomocy doradców podatkowych i kancelarii prawnych. Ja się wtedy szeroko uśmiechnąłem, bo rzeczywiście co dzień tak to wygląda, że jeżeli wszystkie branże mają teraz problemy, to akurat ta jedna branża jest w olbrzymim rozkwicie. Ja przez to mam tak mało czasu i mogę tak mało czasu poświęcić na tą kampanię, bo po prostu mam ręce pełne roboty. Mam wrażenie, że branża doradcza będzie premierowi Morawieckiemu pomnik stawiać, bo obroty rosną tak jak nigdy do tej pory. Mamy spektakularne tempo komplikowania się przepisów podatkowych, no i wyborcy tego nie widzą, ponieważ oni po prostu sobie tam raz na rok wysyłają jakiś PIT i myślą, że to podatki tylko wyglądają jak ta jedna deklaracja PIT-owska. Nie zdają sobie sprawy z tego, z iloma obowiązkami muszą męczyć się przedsiębiorcy w swojej comiesięcznej pracy. Więc w tym momencie bardzo dynamicznie rozwija się branża doradcza. Inne branże trochę chciałby też trochę uszczknąć z tego tortu i również zarabiać pieniądze. Niestety jest to bardzo ciężkie. Też wspomniałem dzisiaj o tym podatku estońskim, ponieważ wszyscy są od kilku dni bombardowani informacją, że Polska wprowadza nowoczesny podatek estoński. A czymże ten... Przepraszam, właśnie, że się wytnę, ale w ogóle to chyba już jest powtórka z rozrywki, bo wydaje mi się, że premier o tym estońskim to wspominał w swoim exposé. Jestem pewien, że kilka miesięcy temu, nie wiem, czy to było exposé, czy jakaś inna okazja, ale premier już to obiecywał i znów teraz powtórka z rozrywki, znów ta sama obietnica. No ale właśnie pytanie, a co z czym w takim razie ten podatek estoński jest, żebyśmy wszyscy dobrze zrozumieli? Właśnie podatek estoński jest czymś szalenie prostym. To funkcjonuje świetnie w Estonii, ostatnio też na Łotwie. Niemcy też to wprowadzili dla mniejszych firm. Jego da się określić jednym zdaniem. Dopóki spółka nie wypłaca dywidendy, nie płaci podatku dochodowego. Jest to szalenie proste. W Estonii każda spółka po prostu nie płaci podatku dochodowego, dopóki nie wypłaca dywidendy. I nic więcej nie ma znaczenia. W Polsce natomiast dostaliśmy jakąś karykaturę podatku estońskiego. Kilka dni temu zostały ujawnione szczegóły. To też Krzysztof słusznie zauważył, że ten pomysł ma już naprawdę wiele miesięcy. I od wielu miesięcy trwały prace w Ministerstwie Finansów nad podatkiem estońskim. Się bardzo często zastanawiałem, nad czym oni tak pracują. Przecież to jest tak szalenie prosty podatek, że tu nie ma nad czym pracować. I już wiem, nad czym pracują. To znaczy kombinowali, jak sprawić, żeby ten podatek był skomplikowany. Da się uprościć, utrudnić tak prostą rzecz. I żeby znowu się na nim pasła jedna branża, to znaczy branża doradcza. Bo znowu bez doradcy podatkowego ciężko będzie z niego skorzystać. Otóż on nie będzie dla wszystkich spółek, tylko dla spółek, które mają przychody mniejszy niż określony limit, które mają określoną liczbę pracowników, nie licząc udziałowców, które nie należą do innych spółek, ani w których inne spółki nie mają, które nie mają udziału w innych spółkach, które będą przeznaczały na inwestycje określony poziom dochodów co roku. W związku z czym tych utrudnień jest wiele i prosty podatek udało im się niestety bardzo utrudnić. W związku z czym on będzie miał mniejsze zastosowanie dla wielu firm. To podam przykład startupów. Startupy na pewnym etapie finansowania są wspierane przez fundusze inwestycyjne, które kupują część udziału, licząc na to, że jak firma się rozwinie, to na kolejnym etapie rozwoju je sprzedadzą. No i ten podatek wyłącza te startupy, te najdynamiczniej rozwijające się przedsiębiorstwa, ponieważ fundusze inwestycyjne to nie są osoby fizyczne, to są również spółki, w związku z czym z tego podatku estońskiego będą wyłączone wszystkie szybko rozwijające się startupy finansowane przez fundusze venture capital, fundusze inwestycyjne, czy też różnego rodzaju inne przedsiębiorstwa wspólnego inwestowania. W związku z czym pomysł jest, pokazuje jak w soczewce, jak wygląda polskie podejście do podatków, że one muszą być złożone, skomplikowane, nikt ma ich nie rozumieć po to, żeby potem urzędnik mógł kogoś zaskoczyć i żeby zarabiali na tym doradcy podatkowi i właśnie staramy się z tym walczyć. Ja dodam pewną anegdotę z Komisji Gospodarki, w której uczestniczyłem. Moim zdaniem generalnie za takim sposobem organizowania przepisów stoi pewna, nie da się tego inaczej nazwać, niż po prostu lewicowa, pisowska mentalność. To znaczy to jest cała kadra ludzi ze starszego pokolenia z tej partii. Oni mają taki specyficzny sposób myślenia, że na jakiekolwiek ułatwienie zasługują tylko ci, którzy mają naprawdę źle. I gdyby ułatwić coś albo zrobić jakieś rozwiązanie korzystne dla ludzi, którym idzie dobrze, albo którzy prowadzą dochodowy biznes w jakiejś fajnie rozwijającej się branży, to w ich matrycy intelektualnej, mentalnej to byłaby niesprawiedliwość, bo im idzie za dobrze, więc im nie należy w żaden sposób nic ułatwiać. To jest myślenie, które prowadzi do zabijania konkurencyjności naszej gospodarki narodowej na tle innych gospodarek. I to jest myślenie, które prowadzi do nieprawdopodobnego komplikowania każdego pomysłu i każdego rozwiązania. Bo oni prawie w każdym rozwiązaniu próbują wprowadzić jakiegoś rodzaju kryterium różnicujące,
tych, którzy w życiu mają źle i którym trzeba pomóc, od tych, którym idzie za dobrze, a każdy, kto mu idzie jakkolwiek dobrze, to już moim zdaniem w takiej mentalności idzie mu za dobrze. I to doprowadziło na przykład do tego, że kiedy była mowa o rozwiązaniu, jednym z rozwiązań z tej całej tarczy antykryzysowej na Komisji Gospodarki, to Zandberg zgłosił poprawkę, w której zaproponował wyłączenie i po przedstawieniu krótkiej argumentacji idącej mniej więcej w tym kierunku, tam chodziło chyba o to, żeby z pomocy mogły korzystać tylko firmy, w których kadra kierownicza nie zarabia więcej niż jakaś tam dwukrotność czy trzykrotność średniej krajowej. No i przewodniczący Tchórzewski usłyszał to, zastanowił się i mówi: nie no, chyba to ma sens, chyba rzeczywiście to jest dobry pomysł. Wiceminister obecny tam z rządu stwierdził, że rząd w sumie w tej sprawie nie ma zdania. I o mały włos komisja przegłosowałaby poprawkę Zandberga, która jest całkowicie oderwana od realiów gospodarczych i ma stricte taki lewicowy charakter, że po prostu mają wszyscy dostawać po tyle samo, bo tylko wtedy jest sprawiedliwie, zdaniem oczywiście takiej skrajnej lewicy. No i sparaliżowałoby to oczywiście te przepisy o pomocy dla firm. I oni próbują ten sposób myślenia, to jest też sposób myślenia charakterystyczny dla tej tak zwanej żoliborskiej inteligencji z kręgu Jarosława Kaczyńskiego. Oni uważają się za ludzi wielce wrażliwych społecznie, tylko problem z tą wrażliwością społeczną jest taka, że całe społeczeństwo wcale dobrze na tym nie wychodzi. Bo kiedy państwo próbuje przepisami różnicować sytuację każdego obywatela, każdego przedsiębiorstwa, to to prowadzi do jednego wielkiego biurokratycznego absurdu. To jeszcze jedna rzecz, jeszcze tak dopowiem. Rzeczywiście jest tak, że PiS-owi się w obecnej kadencji świetnie w sprawach gospodarczych i podatkowych współpracuje z jedną partią. To jest partia Razem. Jej nie było w poprzednim parlamencie, ale jak porównywałem programy gospodarcze PiS-u i Razem, to oni jedni od drugich kopiują swoje rozwiązania. Nawet niektórzy lewicowi dziennikarze, jak pan Woś, są zachwyceni polityką PiS-u. Nawet mówią, że są bardziej na lewo od Razem, co naprawdę wielu mówi. Ostatnio też mieliśmy taką wielomówiącą wypowiedź pana wicepremiera Sasina, który powiedział, że prawdziwie polski kapitał, który powinien się rozwijać, to jest kapitał spółek Skarbu Państwa, ponieważ przedsiębiorcy bardzo często albo... Przedsiębiorcy biorą dla siebie, a spółki Skarbu Państwa pracują dla ojczyzny. On nawet gorzej powiedział. On powiedział, że polscy przedsiębiorcy to mają kapitał pochodzenia przestępczego albo komunistycznego. Bo to jest taka doktryna Jarosława Kaczyńskiego opisana słynnym cytatem, który sobie zapamiętałem wiele lat temu. Jak ktoś ma pieniądze, to skądś je ma. Dokładnie. I to przedłużę nawet, bo tak się śmiesznie składa, że ja znam jedną grupę kapitałową, która właśnie uwłaszczyła się na komunistycznym majątku i stamtąd czerpie swoją siłę. To jest ta fundacja Jarosława Kaczyńskiego, która przecież na początku lat 90. uwłaszczyła się, to była fundacja chyba Solidarności, na majątku wydawnictwa Ruch, które założonego w latach 70. konglomeratu prasowego, tak, RSW, Prasa Książka. Więc jak słyszeliście o tych dwóch wieżach, które Kaczyński chciał stawiać na Woli, to one właśnie miały być finansowane z tego komunistycznego kapitału, na którym uwłaszczyło się środowisko Jarosława. One miały, rzecz biorąc, być postawione na działkach, na nieruchomościach, które pochodzą z tego, a sfinansowane miały być przez państwowy bank kontrolowany przez nominatów PiS-owskich. Ale te działki pochodzą właśnie stamtąd. Więc pomysł Jarosława Kaczyńskiego na biznes jest uwłaszczyć się na majątku komunistycznym, a następnie sfinansować kolejną inwestycję z pieniędzy banku należącego do państwa. I to jest jego model kapitalizmu, któremu się trochę sprzeciwiamy. To na zakończenie w takim razie, bo skoro rozmawiamy dzisiaj podczas tego live'a o gospodarce, o planie Krzysztofa Bosaka dla gospodarki, to zapytam o taką perspektywę czasową na wyjście z kryzysu polskiej gospodarki. Tego to chyba nie wie dokładnie nikt, bo to zależy częściowo od koniunktury wewnętrznej i jej odbudowania. Wystarczy pochodzić trochę po mieście, żeby zobaczyć, że teoretycznie regulacje zostały uchylone, a w praktyce ciągle i w turystyce wiele hoteli jest pozamykanych albo mocno ograniczonych i w gastronomii wiele punktów jest zamkniętych. Moim zdaniem, i to od początku była opinia ekspertów, jeszcze wiele miesięcy minie, zanim obroty w sektorze usług wrócą. Poza tym oczywiście ludzie są ciągle straszeni przez media i tak naprawdę trudno jest zweryfikować, na ile te strachy są jakby uzasadnione. Nie będę udawał, że mam tu jakąś wiedzę ekspercką w dziedzinie epidemiologii, bo nie mam. Ludzie ciągle się boją i ograniczają swoje wyjścia z domów, ciągle są spory między obywatelami, gdzie się można pojawić z maseczką, czy sobie podać rękę, czy podać łokieć. I to tak naprawdę zdezorganizowało życie społeczne. Myślę, że za
zanim się oswoimy z tym zagrożeniem, jeśli z nim zostaniemy, to minie jeszcze wiele miesięcy. I wiele miesięcy będzie trzeba, żeby odbudować popyt wewnętrzny, żeby gospodarka ruszyła na dobre. I druga sprawa to koniunktura zagraniczna. Wszyscy eksperci wskazują, że łańcuchy dostaw zostały pozrywane. My się sami z tym stykaliśmy, nawet w takich prozaicznych sprawach jak kampania wyborcza. Potrzebujemy jakieś rzeczy do kampanii wyborczej. Okazuje się, że po prostu przesyłki z zagranicy nie przychodzą. Dostawcy jakichś konkretnych towarów, których potrzebujemy, czekają, bo jakieś statki gdzieś czekają, bo coś tam, jakiś kontener nie wypłynął z Chin. Zrobiło się duże zamieszanie w handlu światowym i zanim to wszystko się odbuduje, może minąć rok, może minąć nawet kilka lat. Także musimy tutaj być przygotowani i oczywiście wszyscy chcielibyśmy, żeby koniunktura już zaraz na wakacje rozkręciła się i kraj z powrotem kwitnął. Natomiast czy to będzie możliwe, to moim zdaniem obecnie odpowiedzialnie to nikt nie jest w stanie tego powiedzieć. Super, to ale w takim razie, chyba że jeszcze Sławomir, to nie, chyba, że jeszcze Sławomir Mencen słowo. Dokładnie to samo, co Krzysztof teraz powiedział, więc tu nie mam nic więcej do dodania. To w takim razie, jeśli już wszystko zostało powiedziane, no to wypada tylko pozdrowić naszych widzów, których jest 2000 w tej chwili na żywo. Dzięki, pozdrawiamy serdecznie prosto z polskiego Sejmu. Trzymajcie się, cześć.